Ludzkie przeznaczenie jest jak sznurek latawca. Jeden koniec tu na ziemi, a drugi w niebie. Czasami najlepszą rzeczą, jaką człowiek może zrobić, jest nie wtrącanie się w sprawy przeznaczenia. Na nasze modlitwy udzielona być może odpowiedź, której się nie spodziewaliśmy i wcale sobie nie życzyliśmy. Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy. Człowiek nie może walczyć ze swym przeznaczeniem. Jest jak jest, bo gdyby miało być inaczej, to by było. Przeznaczenie to tylko inna nazwa naszej natury. Przeznaczenie człowieka często nie ma nic wspólnego z tym, w co się wierzy lub czego się obawia. Żadne przeznaczenie nie jest lepsze od innego, tylko człowiek musi uszanować to, które w sobie nosi. Nawet to, co najbardziej przypadkowe, jest w ostatecznym rachunku koniecznością.